Witajcie moi drodzy, dzień dobry, witam was serdecznie, oficjalnie na ostatnim niestety już spotkaniu z Księgą Objawienia z rozdziałem 22. Muszę przyznać szczerze, że jest mi smutno dzisiaj właśnie z tego powodu, że to już ostatnie spotkanie z Księgą Objawienia, doszliśmy dzisiaj do finału Księgi Objawienia, do 22 rozdziału. To cudowna księga, to piękna księga, od której nikt nie powinien odchodzić, którą każdy powinien studiować ku temu, by nie tylko mieć odpowiedni wgląd na to, co się stanie w najbliższej przyszłości, jak i będzie wyglądać wieczność, ale jak się też dowiemy dzisiaj, ta księga oddaje hołd Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi przez przestrzeganie tego, co czytamy w tej księdze, przez stosowanie się do tych słów, branie pod uwagę tego, co Duch mówi do zborów, możemy naprawdę uszczęśliwić samych siebie, dlatego że jest to księga pełna błogosławieństw, pomimo tego, że opisuje straszne rzeczy, które spadną na ten świat, niewierzący świat. Ale przede wszystkim możemy osiągnąć spokój umysłu, spokój serc w momencie, w miejscu, gdzie wiele nurtów chrześcijańskich, pojedynczych chrześcijan rzeczywiście wypacza, wykrzywia tą księgę, podając nieprawdziwe, niewłaściwe tłumaczenie wyrwanych z kontekstu wersetów z tejże właśnie księgi. Dlatego też Pan ostrzega nas, jak się dzisiaj dowiemy, pod wręcz klątwą, w cudzysłowie, przekleństwem, przestrzega przed tym, by nic nie dodawać do tej księgi, ani nie odejmować, bo inaczej sam Chrystus odejmie nam udziału z drzewa żywota albo doda nam plag opisanych w tej księdze. Dlatego nie są to żarty, nie jest to rzecz, którą możemy sobie bagatelizować. I dzisiaj widzimy rzeczywiście wiele tłumaczeń co do bestii, co do liczby 666, co do znaku na czoło albo na prawe ramię, co do tego, że będziemy ginąć wszyscy wierzący w Chrystusa, że pozostaniemy tutaj na czas wielkiego ucisku i nasza wierność będzie przypieczętowana, w cudzysłowie, skróceniem nas o głowę, co nie jest prawdą. Mam nadzieję, że podczas tych naszych spotkań, długich spotkań, podczas studiowania Księgi Objawienia, mogliście dostrzec, że nie można tej księgi tłumaczyć, mówiąc: a tak mi się wydaje, a ja tak myślę, albo Pan mi powiedział, co o zgrozo czyni wiele osób, ale tak ważną księgę, jaką jest Księga Objawienia, jak i każdą inną księgę, musimy tłumaczyć Biblią. Biblia tłumaczy się Biblią. Dzisiaj wiele osób ma problem z tym w ogóle, jak i czym są opisane w Księdze Objawienia bestie, a przecież znajdujemy je chociażby w Księdze Daniela, gdzie mamy tłumaczone, co oznacza każda bestia. Czytaliśmy na początku ważne słowa naszego Pana, listy do 7 zborów, gdzie każdy z nas może się zobaczyć jak w lustrze, co tam mówi Chrystus, a przede wszystkim pamiętać o tym, że łaskę, zbawienie można jak najbardziej utracić, tylko że Chrystus mówi nam wyraźnie, kto wytrwa do końca, temu dam i tamto, jeśli się nie zmienisz, cofnę twój świecznik z jego miejsca. Więc to są bardzo ważne nauki, bardzo ważne prawdy. W obliczu, tak jak mówię, wielu interpretacji niebiblijnych, wielu powstających nowych kręgów chrześcijańskich, gdzie tłumaczą i robią sobie Słowem Bożym, co chcą. Dowiedzieliśmy się chociażby z rozdziału 4, kim jest 24 starców, czy starszych w niebie, którzy przebywają z Panem Jezusem Chrystusem przed Jego złamaniem pierwszej pieczęci, a więc przed rozpoczęciem wielkiego ucisku. Daje nam to spokój umysłu, dlatego że biblijnie wykazaliśmy sobie, że 24 starców, czy starszych, oznacza albo reprezentuje grupę oblubienicy. Dlaczego tak odpowiadamy, jeżeli ktoś tego nie przesłuchał? Zachęcam do naszego spotkania z 4 rozdziałem Księgi Objawienia, gdzie biblijnie to
sobie tłumaczymy. To nam daje spokój mysłu, znowu w erze chrześcijan, którzy mówią, że my zostaniemy pozostawieni na czas wielkiego ucisku, że co więcej, zostaniemy zabici, gdy nie oddamy pokłonu wizerunkowi bestii itd., itd. Powiedzieliśmy sobie, kogo dotyczą różne grupy ludzi, o których czytamy właśnie w Księdze Objawienia, kto zginie, co to za męczennicy, co to za święci, jak tutaj oddzielić oblubienicę od nawróconego Izraelu oraz od tych osób, które się jeszcze nawrócą podczas wielkiego ucisku, a które do oblubienicy nie należą. Wszystko naprawdę kreuje to w nas pokój, zarówno umysłu, jak i serca. Pomaga nam to w spokoju ufać Panu oraz wyczekiwać na Jego przyjście. Kochani, odpowiedzieliśmy sobie na każde pytanie. Jeżeli komukolwiek jeszcze brakuje poznania w jakimkolwiek aspekcie Księgi Objawienia, to zachęcam jeszcze raz, by odtworzyć sobie chociażby całą Księgę Objawienia od pierwszego rozdziału, gdzie jeszcze raz biblijnie sobie wszystko wytłumaczyliśmy. Wczoraj spotkaliśmy się na analizie 21 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie mamy już opisane błogosławieństwa końcowe dla nas. Po wszystkich tych tragicznych wydarzeniach, które spadną na świat, na tych, którzy oddadzą swoje życie bestii, przyjmą jego znak, na tych, którzy do końca nie przyjmą Pana Jezusa jako Zbawiciela, mamy obraz absolutnie skrajny, a więc błogosławieństw dla nas, wiecznego życia. Analizowaliśmy sobie wczoraj wygląd świętego miasta, Nowego Jeruzalem. Możemy oczami wyobraźni zobaczyć siebie wspaniałości tego miasta, tego życia, tej wieczności, którą przygotował dla nas sam Bóg. Dzisiaj, kochani, będziemy kontynuować tą kwestię. Omówimy jeszcze kilka innych myśli, które nam są zacytowane, objawione w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia. Do tego zachęcam, moi drodzy, byśmy się teraz skupili na tym temacie, byście otworzyli też 22 rozdział Księgi Objawienia, który teraz odczytam, i razem ze mną prześledzili te prorocze słowa. Więc Objawienie Jana, 22 rozdział. I pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Środkiem jego ulicy i wzdłuż tego i tamtego brzegu rzeki drzewo życia, rodzące 12 owoców każdego miesiąca, wydające swój owoc, a liście drzewa na uzdrowienie narodów. Nie będzie już nic godnego klątwy. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu usługiwać. Będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już mieli potrzeby światła lampy, ani światła słońca, gdyż Pan Bóg będzie nad nimi świecił i będą królować na wieki wieków. Powiedział do mnie, te słowa są wierne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał swojego anioła, aby ukazać swoim sługom to, co musi stać się wkrótce. I oto przychodzę wkrótce. Szczęśliwy, który zachowuje słowa proroctwa tego zwoju. A ja, Jan, jestem tym, który to słyszał i oglądał. A gdy to usłyszałem, zobaczyłem, upadłem, aby pokłonić się do stóp anioła, który mi to pokazywał. Lecz on powiedział mi, nie rób tego. Jestem współsługą twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy zachowują słowa tego zwoju. Bogu złóż pokłon. I dodał, nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, gdyż czas jest bliski. Niesprawiedliwy niech nadal dopuszcza się niesprawiedliwości. Splamiony niech nadal się plami. Sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a święty niech się nadal uświęca. Oto przychodzę wkrótce, a moja zapłata ze mną, by oddać każdemu według jego dzieła. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Szczęśliwi, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta.
Na zewnątrz są psy, czarownicy, ludzie dopuszczający się nierządu, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i popełnia je. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam zaświadczyć o tym, co dotyczy zgromadzeń. Ja jestem korzeń i ród Dawida, gwiazda jasna, poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. I kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce, niech weźmie wodę życia za darmo. Ja zaświadczam każdemu, kto słucha słów tego proroctwa, tego zwoju: jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg plag opisanych w tym zwoju, a jeśli ktoś coś odejmie ze słów zwoju tego proroctwa, odejmie mu Bóg udział w drzewie życia i świętym mieście opisanych w tym zwoju. Mówi ten, który o tym zaświadcza: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przychodź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Kochani, tymi słowami kończy się ta piękna księga, Księga Objawienia. Przyjdź, Panie. Jest to nie tylko słowo, które powinniśmy powtarzać, ale pokazywać swoim życiem, że oczekujemy na Jego przyjście, że wszystko, czego chcemy, to Jego przyjście, dlatego że poświęciliśmy swoje życie. Nie żyjemy dla swoich celów, dlatego nie będzie nam trudno albo żal, gdy Pan przyjdzie, bo odwrócimy się, tak jak żona Lota, za czymś, w czym jest nasze serce, a więc w tym świecie, w pieniądzach, w moim mieszkaniu, w moim samochodzie, może w podobaniu się płci przeciwnej, w czymkolwiek innym niż Chrystusie. A więc czy nasze serce jest dzisiaj nastawione na przyjście naszego Pana? Dzisiaj, teraz, w tej chwili, czy tego pragnę? Czy tego wyczekuję? Moi drodzy, ten ostatni rozdział czy live nazwałem tytułem Alfa i Omega, dlatego że te słowa oznaczają początek i koniec i jak najbardziej pasują tutaj do zakończenia Księgi Objawienia, mówiąc i wychwalając Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest początkiem, dlatego że wszystko stworzył z woli Ojca. Nic nie powstało bez Niego. Nic nie zaistniało bez dzieła stwórczego, które Bóg dokonał za pomocą swego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest też Omegą, dlatego że jest końcem tego wszystkiego, co istnieje, tej ery, a jest też Ojcem nowego świata, wieczności, spełnienia woli Bożej, która zawsze w taki sposób miała wyglądać, czyli społeczność człowieka z Bogiem. I na tym się, kochani, dzisiaj skupimy. Historia ludzkości, jak czytamy w Księdze Rodzaju, rozpoczęła się w ogrodzie Eden. W pięknym ogrodzie, który Bóg stworzył po to, by człowiek mógł prowadzić tam szczęśliwe, wieczne życie. Natomiast historia ludzkości zakończy się w Nowym Jeruzalem. Oczywiście ludzkości, która jest nawrócona, która oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dlatego możemy mówić w przenośni, a wręcz nawet literalnie, mówiąc, że Bóg kreuje wszystko nowe, że nowe Jeruzalem będzie nowym ogrodem Eden. Tak? W Objawieniu drugim rozdziale, dlaczego mówimy o ogrodzie, o raju, tak? Objawienie drugi rozdział, siódmy werset, Chrystus powiedział nam takie słowa. Objawienie 2,7. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniu. Temu, który zwycięży, jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, który jest gdzie? Który jest w raju Boga. Pamiętamy też słowa Jezusa, który obiecał łotrowi, który wisiał obok niego na krzyżu, że będzie z nim w raju. Tak? A więc jak najbardziej mówimy tutaj o raju, o spełnieniu się woli Bożej. To, co było na początku, jakie było zamierzenie Boże, Bóg realizował w przeciągu tych 6000 lat, by wszystko wróciło do tego stanu, do którego zamierzył Bóg.
Boże stwierdzenie zawarte w objawieniu 21 rozdziale, 5 i 6 wersecie, o którym mówiliśmy wczoraj, bardzo wyraźnie podsumowuje treść i poselstwo dwóch ostatnich rozdziałów Biblii. Oto wszystko nowym czynię. A 21, 22 rozdział Księgi Objawienia pokazuje nam innymi słowami, że wykonało się. Tak? To wszystko się wykonało. Oczywiście poprzez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, poprzez Jego śmierć, poprzez Jego zmartwychwstanie. Możemy też powiedzieć, że to, co Bóg rozpoczął w Księdze Rodzaju, czy pierwszej Księdze Mojżeszowej, to też doprowadził do końca w Księdze Objawienia. Jak to wynika? Chociażby z krótkiego porównania, które tutaj podam. Bóg wszystko obraca ku swojej woli. Nie ma takiego wydarzenia, chociaż minęło 6000 lat, że szatan, demony, człowiek sprzeciwili się woli Bożej, żeby Bóg nie dokonał pewnych zmian, by i tak było tak, jak Bóg to zamierzył. W Księdze Rodzaju czytamy o powstaniu niebios i ziemi w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. Natomiast w Księdze Objawienia, w 21 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy o stworzeniu nowych niebios i nowej ziemi. W Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w 16 wersecie, czytamy o stworzeniu słońca. Natomiast wczoraj mówiliśmy sobie w 21 rozdziale, w 23 wersecie, że nie będzie więcej słońca, ale sam Bóg będzie słońcem. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Księgi Rodzaju czytaliśmy o ustanowieniu nocy. Natomiast wczoraj dowiedzieliśmy się z 21 rozdziału, 25 wersetu, że nie będzie już więcej nocy, tylko że Bóg będzie światłem dla swego ludu. W pierwszym rozdziale, 10 wersecie Księgi Rodzaju czytaliśmy o stworzeniu morza. Natomiast wczoraj jeszcze raz czytaliśmy w 21 rozdziale, pierwszym wersecie, że nie będzie już morza na nowej ziemi. W Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, w wersetach od 14 do 17, czytaliśmy o tym, czytamy o tym, że przekleństwo jest wynikiem grzechu, zarówno przekleństwo ziemi, jak i człowieka. Natomiast w 22 rozdziale, 3 wersecie Księgi Objawienia czytamy, że nie będzie już przekleństwa. W 3 rozdziale Księgi Rodzaju, 19 wersecie czytamy, że śmierć kończy życie. Natomiast w 21 rozdziale Objawienia, 4 wersecie czytamy, że nie będzie już śmierci. W 3 rozdziale Księgi Rodzaju, 16-17 werset czytamy, co rozpoczęło smutek, jaki był początek smutku i cierpienia. Natomiast w 21 rozdziale Księgi Objawienia, 4 wersecie czytamy, że nie będzie już nigdy ani smutku, ani cierpienia. W 3 rozdziale Księgi Rodzaju, 24 werset, czytamy, że człowiek został wygnany z ogrodu Eden i od drzewa życia, odseperowany od drzewa życia. Natomiast czytamy w 22 rozdziale Księgi Objawienia, 14 wersecie, że człowiek znowu otrzymuje swobodny dostęp do drzewa życia. Nie ma więc rzeczy, której Bóg nie przywróciłby swojej mocy, by nie przywrócił wszystko ku swojej chwale i ku naszemu dobru. By całe stworzenie doszło do tego momentu znowu, które zaprzepaściło, które mieliśmy na początku. Więc kontakt z żywym Bogiem i życie takie, jakie Bóg dla nas zamierzył, jakie zaprojektował po to, byśmy na zawsze byli szczęśliwi. Natomiast to, co zrobił diabeł, to, co zrobił człowiek, pokazuje nam, co znaczą ludzkie rządy, co znaczą rządy przewrotnego anioła, który dając nam wolność, wprowadził nas tylko w choroby, śmierć, nieszczęścia, smutek, cierpienia. I to wszystko, czego jesteśmy świadkami od 6000 lat. Bóg jednak w swoim zamierzeniu poprzez Pana naszego Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstanie, przywraca wszystko do pierwotnego zamierzenia Bożego. Ostatnim ogniwem przyszłych wydarzeń i tych dwóch ostatnich rozdziałów Księgi Objawienia jest wizja nowego Jeruzalem. Wczoraj, analizując 21 rozdział, czytaliśmy o tym, jak apostoł Jan oglądał nowe Jeruzalem wstępującego z nieba od Boga. Oglądał je oczywiście w 21 rozdziale z pewnej odległości, na zewnątrz, tak? Natomiast w rozdziale, który dzisiaj będziemy analizować, czy analizujemy,
Anioł przeniósł apostoła do centrum Nowego Jeruzalem. Biblijny tekst zatem w początkowych wersetach, od 1 do 5, ukazuje prorocką wizję Nowego Jeruzalem od wewnątrz. Od 6 wersetu natomiast do końca rozdziału zawarty został epilog Księgi Objawienia. Z ostatnim poleceniem, z ostatnim poselstwem, przestrogą i przypomnieniem Pana Jezusa Chrystusa pod adresem Kościoła, pod adresem każdego z nas, Jego drogo odkupionej oblubienicy. Zatem 22 rozdział, ostatni rozdział biblijny, ostatni rozdział Księgi Objawienia stanowi ostatni przekaz biblijny Pisma Świętego i ostatnie poselstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, głowy Kościoła, do swojej oblubienicy. Spoglądając zatem na ostatni rozdział Księgi Objawienia, a zarazem jeszcze raz ostatni rozdział Biblii, dostrzegamy następujące ostatnie relacje. Wersety od 1 do 5 to ostatnie spojrzenie na Nowe Jeruzalem. Wersety od 6 do 11 to ostatnie objaśnienie. Wersety 12 i 13 to ostatnie obietnice dane przez Pana. Werset 14 to ostatnie błogosławieństwo. Werset 15 to ostatnie napomnienie, które daje Pan. 16 werset to ostatnie poselstwo Pana. Werset 17 to ostatnie zaproszenie. Wersety 18 i 19 to ostatnie ostrzeżenie, bardzo poważne, które daje nam Pan. Werset 20 w części A to ostatnie pocieszenie. Werset 20 w części B to ostatnie wołanie oblubienicy. A werset 21 to ostatnie pozdrowienie. Zobaczmy więc, jak wygląda ostatnie spojrzenie na Nowe Jeruzalem. To wersety od 1 do 5. Na początku, w pierwszym, drugim wersecie w części A, czytamy o rzece wody życia. Znajdujemy się więc w prorockiej wizji wewnątrz, jeszcze raz, Nowego Jeruzalem. Z kontekstu dwóch rozdziałów wynika, że to ten sam anioł, który z wielkiej i wysokiej góry ukazał Janowi wielkość i piękno i wspaniałość Nowego Jeruzalem, ukazał mu teraz bliska centrum świętego miasta, zwracając jego uwagę na to, co najważniejsze i najistotniejsze w Nowym Jeruzalem. Cudowną wizję nowego ogrodu Eden apostoł Jan rozpoczyna stwierdzeniem, że widział rzekę wody życia, czystą jak kryształ, jak opisuje, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Rzeka wody życia miała swoje źródło u tronu Boga i Baranka. Tym samym potwierdzona została wielka, odwieczna prawda, że Bóg w Panu Jezusie Chrystusie jest jedynym źródłem i dawcą życia. Nie ma życia poza Bogiem, nie ma wiecznego życia poza Bogiem. On jest dawcą i źródłem życia. Więc jedynie w Nim i przez Niego istnieje absolutna pełnia życia. A ponieważ rzeka wody życia była krystalicznie czysta, jak czytamy, wskazuje to bez wątpienia na doskonałą świętość i nieskazitelność, jak i czystość Boga i Baranka oraz niezrównane piękno i majestatyczną wspaniałość świętego miasta, które Bóg przygotował dla wszystkich nas. Wspaniała niebiańska rzeka w pełnym tego słowa znaczeniu jest symbolem doskonałości życia. Jest wyrazem błogosławieństwa i radości, pokoju, niezamąconego szczęścia wszystkich zbawionych mieszkańców tego złotego miasta. Tekst prorocki, jak widzimy, nie podaje nam dalszych szczegółów odnośnie tej rzeki życia, ale ogranicza się jedynie do wypowiedzi, że rzeka płynęła przez środek centralnego skweru miasta oraz poprzez drzewo życia rosnące na środku tego skweru. A więc przejdźmy teraz do opisu drzewa życia.
To drugi werset w części B. Paweł zwrócił teraz uwagę na centralny skwer Nowego Jeruzalem i na rosnące na jego środku właśnie drzewo życia. Przypuszczalnie było to gigantyczne drzewo, skoro zwrócił uwagę na nie apostoł Jan. Być może tego rodzaju jak kolosalne indyjskie drzewo figowe, które puszcza w dół liczne pędy, tworząc z nich trzy olbrzymie konary rosnące na środku centralnego skweru i po obu stronach rzeki. Nie mogło być to zwykłe, malutkie drzewo, ale potężne drzewo, które było jednością z rzeką życia. Oczywiście drzewo życia przywodzi nam na pamięć inne drzewo żywota, znajdujące się w ogrodzie Eden na początku historii rodzaju ludzkiego. Jak czytamy w Słowie Bożym, człowiek utracił dostęp do tego drzewa, chociaż było ono dostępne od samego początku. Jednak poprzez swój grzech, poprzez swój wybór, człowiek utracił dostęp do drzewa życia. Czytajmy sobie dosłownie te słowa z Księgi Rodzaju, 3 rozdział, wersety 22 i 24. Powiedział też Jahwe Bóg, ponieważ człowiek stał się taki jak jeden z nas przez poznanie tego, co dobre i złe, to by teraz nie wyciągnął swej ręki i nie wziął owocu również z drzewa życia i nie zjadł i nie żył na wieki. Werset 24. Tak wypędził człowieka, a na wschód od ogrodu w Edenie umieścił cheruby i płomień wirującego miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Księga Objawienia pokazuje nam bardzo wyraźnie przywrócenie tego stanu. Nie ma już drzewa poznania dobra i zła, dlatego że ludzkość już ma to wszystko za sobą. My wybraliśmy Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma już więcej prób, nie ma już czegoś, czym byśmy musieli na wieki dowodzić, że służymy naszemu Panu. To wszystko stało się już rzeczą, która przeminęła. Stała rzeka życia i drzewo życia i wieczne życie w obecności naszego Boga oraz Baranka Jezusa Chrystusa. W rezultacie upadku w grzech pierwszej pary ludzkiej, jak czytaliśmy przed chwilą, Bóg zamknął ich dostęp do drzewa życia. Ale dzięki działalności Bożej, dzięki ofierze krzyżowej Pana Jezusa Chrystusa, dzięki pierwszemu proroctwu, które już w Księdze Rodzaju Bóg wypowiedział, w Rodzaju 3:15, o nieprzyjaźni pomiędzy nasieniem węża a nasieniem niewiasty, Bóg zapowiedział już ratunek na grzech, na wybór człowieka. Już zdecydował, że Pan Jezus Chrystus odda swoje życie, by dostęp do drzewa życia został znów całkowicie otwarty. Proroctwo mówi, że to wspaniałe drzewo życia będzie rodzić owoce 12 razy, wydając co miesiąc swój owoc. Będzie to wyrazem całkowitego zabezpieczenia wszelkich potrzeb i zapewnienia obfitego życia mieszkańcom świętego miasta. Podczas gdy smaczny owoc będzie pokarmem obywateli Nowego Jeruzalem, liście drzewa, jak czytamy, będą służyć do uzdrawiania narodów. Określenie tutaj użyte uzdrowienie to greckie terapeian i może być rozumiane w sensie dające zdrowie. Natomiast polski termin odpowiadający temu słowu jest tłumaczony jako terapia albo terapeutyczny. A zatem w wieczności, gdzie już nie będzie cierpień ani chorób, owoce i liście z drzewa życia będą mieć wpływ na utrzymanie dobrego zdrowia i życia wiecznego. A więc drzewo życia zaspokoi łaknienie zbawionych, a rzeka życia zaspokoi ich pragnienie. W 3 i 4 wersecie czytamy o tronie Boga i Baranka. Niesłychanie piękne i pełne nadziemskich chwały są końcowe obrazy, które ukazują wspaniałość Nowego Jeruzalem, w którym spędzimy wieczność. W celu podkreślenia absolutnej pełni błogosławieństw w nowej, doskonałej rzeczywistości,
proroctwo 22 rozdziału Księgi Objawienia mówi, że tam nie będzie już nic przeklętego. Warto zauważyć, że przekleństwo pojawiło się i miało swój początek w Ogrodzie Eden, zaraniu historii rodzaju ludzkiego. Dlatego jako zapewnienie Bóg mówi, że w tym mieście, w tym drugim Ogrodzie Eden, w raju Bożym, nie będzie już nigdy nic przeklętego, dając nam świadomość i rękojmię tego, że grzech i żaden bunt już nigdy nie będzie dopuszczony przez Boga i nigdy nie będzie miał miejsca i nigdy nie zmąci naszego idealnego, wiecznego życia. Jak wiemy, poprzez grzech Adama i Ewy cała ludzkość dostała się pod przekleństwo. Nie tylko my, ale i zwierzęta, cała ziemia została przeklęta. Nie tylko my cierpimy, ale cierpią na tej ziemi zwierzęta. Ziemia nie rodzi w ten sposób, jak miała rodzić. Wszystko zostało przeklęte. Pan Jezus Chrystus jednak poprzez swoją śmierć na krzyżu jeszcze raz definitywnie zniósł i zlikwidował działanie tego strasznego przekleństwa. Paweł nas o tym utwierdza, chociaż mamy mnóstwo takich wersetów, ale podajmy jeden. W liście do Galacjan Paweł napisał w 3 rozdziale, a w 13 wersecie, co następuje. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Dlatego w ten sposób Chrystus zabrał nasze przekleństwo, zabrał przekleństwo całej ziemi. Oczywiście spełnienie tego będzie miało miejsce, kiedy Pan Chrystus przyjdzie na ziemi, kiedy rozpocznie się 1000-letnie królestwo, a później, a więc nasze ciała już zostaną przemienione, ziemia przestanie być przeklęta, jednak spełnienie całkowite tego wszystkiego są właśnie słowa, które analizowaliśmy wczoraj. Oto wszystko nowe czynię. Bóg skieruje nową ziemię, nowe niebiosa, dlatego że ta ziemia i te niebiosa są skażone, tak samo jak nasze ciała są skażone i w tych ciałach zawsze będziemy chorować i umierać, dlatego potrzebujemy nowych ciał na wzór Chrystusa, ciał uwielbionych, które nie są już skażone grzechem. Tak samo ziemia i niebo muszą powstać na nowo, by nie były już skażone grzechem i tym wszystkim, co się wydarzyło w ubiegu tych ponad 6000 lat. W związku z tym w Nowym Jeruzalem jeszcze raz nie będzie już nic przeklętego, nie będzie śladu, nikt nie dokopie się w ziemi czegoś, co odpowiadałoby historii grzesznej ludzkości, czołgu, broni, krzyży, dlatego że ziemia, jak czytamy, i dzieła na niej spłoną. Całkowite usunięcie przekleństwa ze świętego miasta przyniesie daleko lepszy i doskonalszy stan, niż był w Ogrodzie Eden przed upadkiem człowieka. Pamiętajmy, że Bóg musi zrobić wszystko nowe. W przyszłości, gdy naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej, często Bóg kazał wybijać mu całe narody. Może nam się to wydawać bestialskie, jak wielu ludzi uważa, że Bóg kazał zabijać zarówno mężczyzn, kobiety i dzieci, ale pamiętajmy, że tam są korzenie. Tak jak Bóg zgładził całą ludzkość w potopie, tak lud zgładził całe miasto Sodomy i Gomory, by nic z tego nie wyrosło. Grzech ma swoje piętno i się powtarza, się dziedziczy. Dlatego tak samo my jeszcze raz otrzymamy nowe ciała, które już nie będą miały żadnego związku z Adamem, ale naszym nowym ojcem stanie się Chrystus. Tak opisuje Paweł, nasz pierwszy ojciec to był Adam ziemski, a nasz drugi ojciec to Chrystus niebiański. Dlatego też chwała naszych ciał będzie nowa, będzie niebiańska. Tak samo nowa musi powstać ziemia i nowe muszą powstać niebiosa. Oto wszystko nowe czynię, mówi Bóg. Nowy okres stwarzania. Tak, by wszystko było zgodne na nowo z wolą Bożą. Chwalmy Boga, błogosławmy Boga, że pomimo tego, że zlikwiduje ten cały brud, ten cały grzech, jednak nas zachowa, odmieni nas
coś świętego. Wracając do świętego miasta, jego otoczenie, jak i warunki życia będą zgodnie z opisem absolutnie doskonałe. W drugiej części trzeciego wersetu proroctwo mówi, że w Nowym Jeruzalem będzie tron Boga i Baranka. Jego obecność będzie najistotniejsza dla nas. Bóg będzie przebywał razem z nami. Dlatego też jeszcze raz konieczność naszych nowych ciał. Dlatego, że jak dobrze czytamy, i taka jest prawda, ciało cielesne nie jest w stanie zobaczyć Boga i przeżyć. Tak naucza nas Słowo Boże. Nie potrafimy zbliżyć się do Słońca. Nie potrafimy żyć w przestrzeni kosmicznej. Dlatego, że mamy ograniczenie naszych ciał. Dlatego Bóg skreuje coś nowego, by takie życie było możliwe. Zbawieni nie tylko będą wielbić i sławić, wywyższać i czcić Boga i Baranka za Jego cudowne, wspaniałe dzieło zbawienia, dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie. Nie tylko będą razem z Nim panować i królować na wieki wieków, ale dobrowolnie, z największą wdzięcznością, rozkoszą i oddaniem będziemy Mu służyć. Spłacając chociażby w tej części nasz dług wdzięczności za niewyobrażalny, niepojęty ogrom Jego bezgranicznej miłości i łaski, za życie, które złożył dobrowolnie za nas z miłości Pan nasz Jezus Chrystus. Tylko i wyłącznie przez to zmazał grzech Adama, zmazał nasz grzech, przywrócił wszystko do takiego porządku, jaki jest w ogóle możliwy przed obliczem Boga. Chwalmy więc naszego Pana, Jego miłość, Jego śmierć na wieki wieków. I cała nasza działalność, cały nasz szacunek, cała nasza wdzięczność będzie widoczna na wieki wieków dla naszego Boga i Baranka, który za nas umarł. Jest to, moi drodzy, wielka zachęta dla nas, ponieważ w niebie nasza służba będzie absolutnie doskonała. Tu na ziemi, dzisiaj, nasza służba jest ciągle ograniczana przez grzech, przez słabość, przez pracę, przez różnego rodzaju choroby, przez różnego rodzaju okoliczności, które po prostu ograniczają nas ku temu, byśmy w pełni mogli służyć Panu, byśmy w pełni mogli ewangelizować, pomagać drugim w sensie duchowym. Natomiast w tym mieście wszelkie przeszkody, a wtedy nasza służba też, będą bez ograniczeń i będzie nasza służba pełna chwały dla naszego Boga. Czy to najwyższa radość, największy przywilej świętych w wieczności, służyć swojemu błogosławionemu Panu. Nastanie wówczas doskonała służba w doskonałej rzeczywistości. Wyobraźcie sobie przebywać z Bogiem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem na wieki wieków, skoro czytamy o pewnych aniołach, którzy z dniem i nocą wpatrują się w oblicze Boga, którzy śpiewają Mu dniem i nocą. Jest to przepiękny widok, przepiękne uczucie, którego będziemy doświadczać każdego dnia, w każdej minucie, w zdrowych, niestarzejących się, nieśmiertelnych ciałach, z osobami, którzy tak samo jak my służą i pragną służyć Bogu, bez niczego przeklętego, nieczystego, przez co mielibyśmy wracać do starego życia, do tego, co było wcześniej. Werset czwarty mówi, że w trakcie trwania tej doskonałej niebiańskiej służby będziemy znajdować się przed Jego tronem i w rezultacie tego będziemy oglądać Jego oblicze, a przebywając w Jego bliskim otoczeniu będziemy nie tylko Go widzieć, chwalić, śpiewać, ale będziemy nosić Jego imię na swoich czołach. Tak czytamy jeszcze raz w wersecie czwartym. Jako dowód, że należymy zupełnie do Niego. Pamiętacie, jak często mówiliśmy o tym, jak małpuje wszystko szatan? Dlatego znakiem teraz w wielkim ucisku będzie przyjęcie symbolu antychrysta na czoło albo na swoje ramię. Nie żadna szczepionka, nie żadna rzecz tego typu, tylko coś, co utożsamia sług danej osoby poprzez znak.
Dlatego też imię, jak widzicie tutaj, naszego Boga będzie wypisane na naszych czołach jako przynależność, autentyczność przynależności naszego Boga. To samo zrobi szatan poprzez Antychrysta. Możemy sobie przeczytać tutaj objawienie Jana, jeśli chodzi o znak, 3 rozdział, 12 werset. Tego, który zwycięży, obiecuje Chrystus, uczynię filarem świątyni mego Boga. I już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim nie tylko imię mojego Boga, ale wypiszę na nim nazwę miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, która wstępuje z nieba od mojego Boga, a także moje nowe imię. Tak, dodatkowy szczegół, Chrystus, Pan nasz Jezus, będzie miał w tej wieczności nowe imię, o którym dopiero się wtedy dowiemy. To słowo tutaj o tym znaku to greckie latreuo i oznacza służenie w odniesieniu do kapłańskiej służby. Więc nasza służba na wieki będzie służbą kapłańską, tak? Będzie służbą, gdzie będziemy usługiwać naszemu Panu w sposób święty. Więc wieczność będzie charakteryzować się bezpośrednim dostępem zbawionych do Bożej chwały. Jak wiemy, w czasach Izraela ten dostęp do miejsca najświętszego w świątyni miał tylko kapłan, arcykapłan, i to raz w roku. Natomiast my, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, jesteśmy narodem króli i kapłanów, gdzie mieli bezpośredni, codzienny dostęp do chwały naszego Boga w sensie absolutnym i całkowitym. Ponieważ my jako zbawieni będziemy stale oglądać oblicze naszego Boga, będzie to niepodważalnym dowodem tego, że są to święci w uwielbionym stanie. Tak? Apostoł Jan też bardzo dobrze o tym pisał, zaświadczając nam to, że będziemy w nowych ciałach, pisząc w pierwszym swoim liście, 3 rozdziale, 2 wersecie, takie słowa. Ukochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a jeszcze nie okazało się, kim będziemy. Tutaj w tłumaczeniu tego słowa greckiego można to tłumaczyć jako kim, w przypisie czytam, albo czym będziemy, tak? Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, do Pana naszego Jezusa Chrystusa pod względem Jego ciała, tak? Gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Inaczej w tych ciałach byłoby to jeszcze raz niemożliwe, a więc mamy porękę, że rzeczywiście będziemy nowym stworzeniem, tak nam obiecuje Słowo Boże. Jeszcze nie wiemy, w jakim kontekście rozmachu to wszystko będzie wyglądać. Niektórzy się zastanawiają, czy będę taki sam, czy będę pamiętać wszystko. Oczywiście, będziemy jedynie w nowych ciałach. Bóg nigdy nie zabierze z naszej osobowości niczego, ale da nam świętość, da nam życie wieczne, da nam ciała, które będą takie jak naszego Pana, czy na Jego wzór, byśmy mogli przebywać w obecności Boga na wieki. Nie będzie to już ciało, które nas kusi do złego, które potrzebuje seksualności, które potrzebuje tamtych albo innych rzeczy, które doprowadziły za namową szatana człowieka do całkowitego upadku, do takiego stanu, że ludzie żyją tylko i wyłącznie dla swoich potrzeb. Dlatego, co w sposób instynktu pierwotnego, tak, mówi im ich ciało, zaspokojaniu potrzeb tego ciała. Natomiast nowe ciało, które otrzymamy, nie będzie już splamione tymi potrzebami, dlatego że jeszcze raz te potrzeby bazują na grzechu. Dlatego od tego uwolni nas nasz Bóg. Kolejny werset, werset 5, to panowanie świętych. Nikogo innego, jak właśnie nas wszystkich. Dokonując podsumowania ostatniego opisu Nowego Jeruzalem, apostoł Jan jeszcze raz potwierdza prawdę, że nocy tam już nie będzie. A następnie jeszcze raz twierdza, że chwałą i światłością Nowego Jeruzalem będzie obecność samego Boga, bez żadnych
dotychczasowych źródeł światła, jak słońce, czy księżyc, gwiazdy i tak dalej. Określenie na wieki wieków to greckie aiona, ston aionon. Jest ono zawarte w 5 wersecie. Jest ostatnim z 11 podobnych określeń występujących w Księdze Objawienia. Zostały te słowa użyte w celu wyrażenia, po pierwsze, wiecznej egzystencji Boga, więc na wieki wieków, wiecznej chwały Baranka razem z Ojcem, wiecznej godności w panowaniu zbawionych oraz wiecznej zagłady diabła, jak i też wiecznego potępienia każdego, który nie oddał chwały Bogu i nie przyjął śmierci, zbawienia ze stron i zmartwychwstania i zbawienia ze strony naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kończąc rozważanie tych początkowych wersetów 22 rozdziału, możemy zauważyć, że zostały w nich zawarte wszystkie najważniejsze Boże błogosławieństwa i przywileje przygotowane dla Bożych dzieci. Po pierwsze, jeszcze raz, nie będzie tam nic przeklętego. Po drugie, będzie w nim tron Boga i Baranka. Po trzecie, słudzy Jego będą Mu służyć na wieki wieków, bez żadnych ograniczeń ani przeszkód. Po czwarte, oglądać będziemy na wieki Jego oblicze. Po piąte, Jego imię będzie na naszych czołach. Po szóste, nie będzie już nocy i nie będziemy potrzebowali żadnych źródeł światła, niczego innego oprócz naszego Boga. Zbawieni święci w Nowym Jeruzalem rozkoszować się będą bezpośrednim światłem wiecznej chwały Boga i Baranka od wieków aż na wieki w naszym nowym, doskonałym, wiecznym domu w mieście naszego Boga. Wersety od 6 do 21 to już zakończenie, epilog całej Księgi Objawienia. Wraz z pierwszym wersetem kończy się prorocka część Księgi Objawienia. Pozostały tekst biblijny do końca rozdziału został przedstawiony w formie epilogu, zakończenia, w którym są zawarte końcowe napomnienia, przestrogi, końcowe polecenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które kieruje tylko i wyłącznie do swego Kościoła, do oblubienicy. Tak wersety 6-7 to pewność błogosławionej nadziei. W celu potwierdzenia cudownego objawienia, które zostało nam już darowane, anioł zwraca się teraz do apostoła, podkreślając fakt autentyczności biblijnego proroctwa. Jak czytamy, Jan pisze i rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się stać wkrótce. Już trzeci raz w tej księdze Duch Święty potwierdza prawdziwość słowa prorockiego właśnie tymi słowami, że te słowa są pewne i prawdziwe. Inne miejsca w objawieniu to 19 rozdział, 9 werset oraz 21 rozdział, 5 werset, gdzie mamy te same potwierdzające słowa. Słowa są pewne i prawdziwe, niezawisłe w działaniu naszego Boga. W 6 wersecie tekst biblijny nawiązuje znów do początku Księgi Objawienia, czyli pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu i przypomina o tym, że Pan Bóg posłał swego anioła, aby ukazać i objawić swoim sługom wydarzenia, które mają się stać wkrótce, które mają pobudzić nas do czujności, do pozostawania czujnym. Główny temat Księgi Objawienia został nam przypomniany znowu w 7 wersecie. Czytamy słowa Pana, który mówi, oto przychodzę wkrótce. Tak samo jak w objawieniu 1 rozdziale, a 7 wersecie. Tymi samymi słowami zakańcza m.in. Pan Jezus Chrystus, 22 rozdział. 3 razy w tym rozdziale sam Pan mówi autorytatywnie o swoim rychłym przyjściu. Najpierw w 7 wersecie mówi, oto przychodzę wkrótce, błogosławiony, który szczerze słów proroctwa tej księgi. Następnie w 12 wersecie mówi, znowu oto przychodzę wkrótce, ale dodaje, że moja zapłata jest ze mną, by oddać każdemu według jego
uczynków. W końcu w 20 wersecie jest ostatnie słowo posłane przez Pana z nieba, słowo, którym zamyka się cały kanon Pisma Świętego. Jak czytamy, mówi ten, który świadczy o tym, tak, przychodzę wkrótce. Tak? W każdym przypadku słowo wkrótce, greckie tachy, ma nam przypomnieć, jak jesteśmy bardzo blisko realizacji tej błogosławionej nadziei. Zawarte tu zostało zarówno słowo pociechy i pokrzepienia, dlatego że w tekście greckim słowo przychodzę w każdym z trzech przypadków jest użyte w czasie teraźniejszym, a więc już przychodzę, Pan mówi, pokrzepiając nas, mówiąc, że naprawdę długo to nie potrwa. Jak też słowa zachęcające, moi drodzy, do wytrwałości i czuwania, bo skoro nas to pokrzepia, to jednak też daje pewną przestrogę. Bądź wytrwały i czuwaj. Nie zapominaj o tym, że Pan wkrótce przyjdzie. Przejrzyj się w lustrze duchowym, jak wyglądasz, czy jesteś gotowy, jako oblubienica, czy jesteś w sposób czysty i piękny, przystrojona. Poselstwo o rychłym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa miało utrzymać w czystości i czujności Jego wybranych, Jego oblubienice, Jego Kościół. Dlatego też zostało ono wyrażone jako wydarzenie jeszcze raz niesłychanie bliskie, mające wypełnić się w każdym momencie. Tak? Tak powinniśmy postrzegać przyjście Pana. Zawarta w 7 wersecie cudowna obietnica powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, szczególnie w odniesieniu do biblijnie wierzących chrześcijan w obecnym czasie, odnosi się raczej do zabrania Kościoła, do pochwycenia, niż do Jego przyjścia ponownego na ziemię. Chociaż jedno i drugie przyjście oczywiście może wchodzić w rachubę w szerszym kontekście. W drugiej zaś połowie omawianego wersetu zawarte zostało szczególne błogosławieństwo przygotowane dla tych, którzy strzegą, jeszcze raz, słów prorockiej tej księgi, którzy są uważni, którzy są przygotowani na to wszystko, co mówi ta księga, co mówi Jezus Chrystus, co kazał spisać dla naszego pouczenia. Jest to powtórzenie podobnej obietnicy, która była zawarta w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, a w trzecim wersecie ze szczególnym uwzględnieniem rychłego nadejścia Pana czytamy tam, że czas bowiem jest bliski. Błogosławieństwo zawarte w 7 wersecie jest przedostatnim z liczby 7 błogosławieństw, które znajdujemy dla nas w Księdze Objawienia. Moi drodzy, jakaż to ironia, jaki smutny fakt, że ostatnia księga Biblii, tak cudowna w swojej treści, bezpośrednio pochodząca z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest więcej zaniedbana i źle interpretowana niż każda inna księga Słowa Bożego. A to właśnie ona, Księga Objawienia, zawiera cały szereg wspaniałych błogosławieństw, przewidzianych dla tych, którzy mają właściwy i prawidłowy stosunek do zawartego w tej księdze objawienia prorockiego. Przyczyna nie leży w tym, że ta księga zawiera więcej materiału prorockiego, lecz raczej w tym, że ta księga w o dużo dalszym stopniu niż wszystkie pozostałe księgi Słowa Bożego oddaje właśnie cześć i chwałę, wywyższenie, uwielbienie, pokłon i honor Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego, że jeszcze raz, wszystkie te słowa pochodzą od naszego Pana. Jeżeli ją analizujemy, tą księgę, jeżeli cieszymy się błogosławieństwami, o którym ona mówi, jeżeli ją analizujemy, jesteśmy gotowi, w ten sposób jeszcze raz oddajemy cześć, chwałę i wywyższenie, uwielbienie Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Dalsze wersety 8 i 9 to Bogu oddaj pokłon. To nadzwyczajne objawienie przyszłych wydarzeń wywarło tak wielkie wrażenie na sędziwym apostole Janie, że zupełnie zapomniał o swoim niedawno przeżytym doświadczeniu i błędzie, tak? I po raz drugi upadł do stóp anioła, który mu to pokazywał, aby oddać mu pokłon. To werset 8. Jak widzimy reakcję anioła,
bardzo surowo zganił apostoła, podobnie jak to uczynił poprzednim razem, czyli czytaliśmy to w rozdziale 19 a 10 wersecie, powiedział: nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu oddaj pokłon. Boży anioł, podobnie jak poprzednio, nazwał siebie współsługą apostoła Jana, współsługą braci w Chrystusie, współsługą proroków, także współsługą tych, którzy strzegą słów tej księgi. Jest to nadzwyczaj ważna lekcja Pisma Świętego. Oddawanie czci jakiemukolwiek stworzeniu, Marii, świętym, bądź też, jak widzimy tutaj, aniołom, jest afrontem wobec majestatu Stwórcy. Kłanianie się czemukolwiek, więc podobizną Chrystusa, Marii, świętych, aniołów, uwłacza wielkiemu Bogu, Panu zastępów. Polecenie anioła jest wyraźne i bezpośrednie: Bogu oddaj pokłon. Nie ma tutaj miejsca na nic więcej i nikomu innemu ani niczemu innemu nie wolno oddawać boskiej czci. Nie wolno. Polecenie, które dał anioł, to imperatyw, tryb rozkazujący. Bardzo wyraźnie powiedział: nie czyń tego, z wykrzyknikiem. W każdym akcie czci jedynie Bogu możemy oddać pokłon. Zobaczmy do kilka słów Mateusza, 4 rozdział, 10 werset. Moment kuszenia Chrystusa, kiedy szatan powiedział: oddaj mi pokłon. Jak mi oddasz pokłon, oddam ci wszystkie królestwa świata. Wówczas Jezus skierował do niego słowa: odejdź, szatanie, albo idź precz, szatanie. Gdyż napisano: Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu samemu będziesz usługiwał. Wtedy diabeł pozostawił go, a to aniołowie podeszli, usługiwali mu. Tylko Bogu należy się pokłon, cześć i chwała, uwielbienie. Hebrajczyków, 1 rozdział, teraz werset, który potwierdza, tylko po to chcę go odczytać, bo potwierdza boskość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Równowartość z Bogiem Ojcem, który tworzy jednego Boga. To dla wszystkich tych, którzy uważają, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Skoro cześć i pokłon należy się tylko Bogu, to o czym czytamy tutaj, Hebrajczyków 1:6. A gdy znowu wprowadza pierworodnego, czyli Chrystusa, na świat, mówi: niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Jeżeli Chrystus nie byłby Bogiem, to, co tutaj czytamy, byłoby bałwochwalstwem. Jednak jest to nakaz Boży o swoim Synu, by potwierdzić jeszcze raz Jego boskość. Nikomu innemu niż Bogu, jak naucza Biblia, nie wolno oddać pokłonu. Nie wolno oddać czci Bożej. A do tego zachęca wszystkich aniołów, tutaj w tych słowach Bóg Ojciec, by przed Chrystusem pokłonili się wszyscy aniołowie. Jest to stuprocentowe potwierdzenie boskości naszego Pana. Wersety 10 i 11, słowa: nie pieczętuj tej księgi. Gdy na przykład proroctwo Daniela zostało dokończone, Pan polecił mu, by zamknął te słowa, zapieczętował tą księgę aż do czasu końca. To Daniela 12, rozdział 4, werset. Natomiast apostoł Jan otrzymał zupełnie odwrotne polecenie. Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, mówiąc o księdze objawienia, albowiem czas jest bliski. To werset 10. Starotestamentowe proroctwa przypowiadały wydarzenie prorocze z dalekiej i odległej perspektywy i często były nawet niezrozumiałe dla samych proroków, bo oni mieli jedynie przekazać słowo Pana. To, że było one niezrozumiałe, że różnie reagowali prorocy, byli bez sił przez parę dni,
Możemy przeczytać w prorocie Daniela w 7 rozdziale, w wersetach 15, 16, 19, 20. Natomiast proroctwa nowotestamentowe zostały nam objawione, otwarte. Tak widzimy ich sens przez Pana Jezusa Chrystusa dzięki działaniu mocy Ducha Świętego. Dlatego nie są to zapieczętowane słowa. Jeszcze raz, Chrystus tak postanowił, mówiąc, jest też tak dlatego, że czas jest bliski. Oto wam przepowiedziałem, oto wam pokazałem. Bądź czujny, pilnuj swoich szat, bo czas jest bliski. Moje przyjście jest bliskie. Apostoł Jan zastosował się do otrzymanego polecenia i nie zapieczętował prorockiego objawienia. Z tej głównej przyczyny jeszcze raz, bo czas jest bliski. Bóg jedynie odkłada wypełnienie tych wielkich, ale i strasznych wydarzeń z Księgi Objawienia, bo okazuje, jak wiemy, cierpliwość. Jak już wiele razy mówiliśmy, i nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. To słowa apostoła Piotra z drugiego swego listu, 3 rozdział, 9 werset. Biorąc pod uwagę nadrzędne poselstwo Księgi Objawienia, że czas jest bliski, niebiański posłaniec w 11 wersecie przypomina starą biblijną prawdę, że przed obliczem Bożym cała ludzkość jest podzielona na dwie przeciwległe grupy ludzi, których stan jest niewzruszony i taki już pozostanie do przyjścia Chrystusa. Każdy czyn człowieka jest wykonany zgodnie z prawem natury danego człowieka, tego, co jest w jego sercu, tego, czy to serce zostało przemienione przez Boga, czy człowiek odrzucił tą możliwość i pozostał swoją naturą, z naturą Adama, z naturą człowieka. A zatem śmierć albo pochwycenie będą miały wpływ na charakter i przeznaczenie, czy też cel człowieka. Zły, jak czytamy w tym ostatnim rozdziale, pozostanie złym, będzie żył nadal w swej starej, grzesznej, adamowej naturze, którą posiada, odrzuci Chrystusa, jak to widzimy, do końca, gdy będą plagi spadały, opisane w Księdze Objawienia, ludzie będą złorzeczyć Bogu. Do końca pozostaną źli ci, którzy Go odrzucą na wieki wieków. Będą brnąć ze zła coraz bardziej, większe zło swojej złości. Oczywiście, chyba że w dzisiejszym okresie łaski taka osoba nawróci się do Pana Jezusa i stanie się nowym stworzeniem. Bóg nie przeklnął, nie podzielił ludzkości na pół, że wyjdziecie na wieczne potępienie, a wyjdziecie na życie wieczne. Tylko Bóg dał możliwość każdemu. Natomiast mówimy o zatwardziałym stanie serc wielu ludzi, którzy takimi pozostaną aż do końca. Jednakże dzisiaj wciąż jest czas łaski, wciąż możesz oddać swoje życie Chrystusowi. Nikt z nas nie jest większy, lepszy, bo dłużej jest w Panu. Każdy ma tą samą zapłatę, ma tą samą możliwość, jest równy przed Bogiem, jeżeli uzna Bożego Syna i odda Mu swoje życie. Gdy nawracamy się do Pana, stajemy się nowym stworzeniem, tak mówi nam Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersetach 17-19. Sprawiedliwy i święty, ponieważ staje się sprawiedliwy i święty, ponieważ został zbawiony przez łaskę, stał się uczestnikiem boskiej natury, będzie zawsze sprawiedliwy i święty. A więc obecny stan każdego człowieka jest wskaźnikiem albo miernikiem dobrowolnego wyboru jego drogi życia. A zatem niech każdy w dalszym ciągu czyni to, co sam dobrowolnie wybrał. O tym mówi nam ostatni rozdział Księgi Objawienia. Jeśli prorockie objawienia zawarte w tej księdze nie przeraziło człowieka przed wiecznym potępieniem, to niech dalej grzęźnie w bagnie swojej nieprawości i nieczystości. Ale kto jest Bożym dzieckiem i przez Bożą miłość okazaną w Panu Jezusie Chrystusie został ułaskawiony i stał się sprawiedliwym i świętym w oczach Bożych. Tak jak czytamy
również w drugim liście do Tymoteusza 2:19, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Kolejny werset, werset 12, to rychłe przyjście Pana i Jego zapłata. Już drugi raz w tym rozdziale Pan Jezus Chrystus zapowiada swoje rychłe przyjście. Używając tych samych słów, co poprzednio, oto przychodzę wkrótce. W tym tekście jednakże Pan Jezus Chrystus w 12 wersecie dodaje nowy szczegół, którego nie było w wersecie 7, gdzie to mówił. Mianowicie, zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków albo jego dzieła. Jest to bardzo ważne, dlatego że jesteśmy zbawieni nie z uczynków, nie wolno tych rzeczy mylić, ale z łaski. Nikt z nas nie jest w stanie się wykupić dobrym postępowaniem, dobrym życiem, dlatego że jest na nas piętno grzechu Adamowego. Potrzebowaliśmy ofiary Jezusa Chrystusa. Poprzez następstwo grzechu Adama nasze ciało jest grzeszne, dlatego jeszcze raz naturalnie nie ciągnie do Bożych mierników, ale naturalnie ciągnie do grzechu, do seksualnych uciech, tak? Do dogadzania sobie. To jest następstwo grzechu, to jest następstwo dziedziczenia tego, w co, jak się to mówi, potocznie wpakował nas Adam. Jednak od chwili, gdy narodzimy się na nowo, w oczach Bożych stajemy się czyści. Nie ma nad nami grzechu Adama, chociaż ciało wciąż jest grzeszne, ale Bóg nie widzi, zmazuje te winy, które były za nami. Nie widzi naszych złych uczynków, które czyniliśmy przed nowonarodzeniem. Bóg daje nam czystą kartę. Napiszesz coś na tablicy, historię całego naszego życia do nowonarodzenia. Bóg przychodzi i to wymazuje gąbką. Nie ma tego. Od tej chwili jesteśmy dla Boga czyści. I to właśnie na podstawie tego, co będziesz robił za tego nowego życia, za to rozliczy nas Pan. Również za służbę, jak obracałeś talentami Pana, co robiłeś w tym ciele, co robiłeś z tą nową szansą. Pamiętajmy, że nie jesteśmy zbawieni, nie będziemy zbawieni według tych naszych uczynków, ale Pan nas za wszystko rozliczy. Za wszystko będziemy rozliczeni przed Panem. Skoro Mu się oddaliśmy na służbę, staliśmy się niewolnikami Pana, to On rozliczy nas, co od tego czasu czyniliśmy aż do Jego przyjścia. Czy jest to logiczne, czy jest to jasne, kochani, że nie chodzi, że nasze zbawienie jest w uczynkach, ale Bóg, Pan rozliczy nas za to wszystko, co robiliśmy, mając Ducha Świętego, mając czystą kartę, będąc nowonarodzonymi. Dlatego, że w tej wypowiedzi Pana, moja zapłata jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków albo dzieła, jest zawarta ważna i kosztowna kwestia, że wraz z Jego przyjściem przyniesie On zapłatę każdemu wierzącemu według Jego dzieła, według Jego uczynków, według tego, co robił. Jeszcze raz chociażby z talentami, które utrzymał. Czy żyliśmy dla Pana? Czy Jemu poświęciliśmy życie? Czy żyliśmy dla samych siebie? Jest to wyraźne odniesienie do Bemy, czyli do krzesła sędziowskiego, przed którym każdy z nas po pochwyceniu stanie przed Panem. Tak? Apostoł Paweł przedstawił tę prawdę w liście do Koryntian. Zobaczmy, drugi list do Koryntian. Nie myślmy takimi kategoriami, jak myśli wielu nawróconych, że teraz już jest wszystko jedno. Pamiętajmy, że nie ma takiej sytuacji, że możemy żyć tak, jak sobie żyliśmy. Jeżeli żyjesz starym życiem, a twierdzisz, że umarłeś dla swojego starego życia, no to nie umarłeś do swojego życia. Nie może powstać nowy człowiek, jeżeli żyje ten stary. A nie mógł umrzeć ten stary, skoro wciąż żyje. Czy jest w tym sens? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset. Wszystkich nas bowiem czeka ujawnienie własnych spraw, dzieł, uczynków przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy
odebrał sobie zapłatę za to, czego dokonał, zobaczcie, za sprawą ciała, czy to dobrego, czy złego. Pamiętajmy, jesteśmy wykupieni, ale wciąż jesteśmy w tych ciałach. Wciąż mamy obowiązek, tak jak mówił i napisał Paweł do Galacjan w 5 rozdziale, kierować się duchem. Bo jeżeli nie, nie kujemy się duchem, nie kierujemy się duchem, nie wydajemy jego owoców, to automatycznie wydajemy owoce ciała, o których nam mówi list do Galatów. I mówi nam, że ci, którzy kierują się tym ciałem, wydają jego owoce, co się stanie? Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlatego nie ma czegoś takiego jak pewność zbawienia, jak nieutracalność zbawienia. Jeszcze raz Pan nam to przypomina w Księdze Objawienia w listach do 7 zborów. Ten, kto wytrwa do końca, ten, kto będzie wierny do końca, jak nie, to ruszę Twój świecznik z Twojego miejsca. Nie ma czegoś takiego. Nie są to prawdziwe nauki, że my nic nie możemy zrobić. Słyszałem takie słowa nawet w kazaniach, obojętnie jakbyś nawywijał i tak się nie pozbędziesz zbawienia. Naprawdę? Tego naucza Jezus Chrystus? Tego nas naucza Biblia? Więc warto zauważyć, że zarówno w tym fragmencie z 2 Koryntian 5:10, jak i Objawienie 22:12 został podany ten sam standard w odniesieniu do zapłaty. Mianowicie zapłata według dzieła, według uczynków. Tak? Godne uwagi jest to, że wszystkie przyszłe sądy opisane w Biblii mają związek z uczynkami. Czy to będzie Bema, czyli kiedy my staniemy przed krzesłem sądowniczym po pochwyceniu, gdzie zbawieni będą składać sprawozdanie z przebiegu swojego życia, czy też rząd żywych narodów, czy wreszcie sąd przed wielkim białym tronem, gdzie niezbawieni zostaną skazani na potępienie, Bóg, który jest sprawiedliwym sędzią, będzie miał do czynienia z ludzkimi czynami we właściwym czasie i porządku. Nas nie obowiązuje wieczne potępienie, dlatego że nasze zbawienie jest z łaski, nie z uczynków i jest poprzez uznanie Jezusa Chrystusa, ale wciąż będziemy rozliczeni za to, co robiliśmy od momentu oddania się Panu. Ci, którzy staną przed wielkim białym tronem, nie będą mieli po swojej stronie Pana, nie będą zbawieni z łaski, a więc ich czyny będą ich prowadzić na potępienie. Tu jest ta różnica. Natomiast nie ma różnicy w tym, że nas nie obejmuje to, co Bóg nam mówi. A więc Bóg spogląda na nasze życie, na nasze dzieło, na nasze czyny. Czy my kierujemy się w życiu duchem, czy my kierujemy się owocami ciała. Za to jak najbardziej będziemy rozliczeni. Czytamy sobie jeszcze w tym kontekście pierwszy list do Koryntian. 3 rozdział. Wersety od 11 do 15. Fundamentu bowiem innego nikt nie jest w stanie założyć poza już założonym, który jest Jezus Chrystus. I teraz, ale Paweł tłumaczy, a czy ktoś na tym fundamencie, ktoś z was, ktoś z nas, na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, dzieło każdego stanie się jawne. Ukaże to bowiem ten dzień, jako że w ogniu zostanie objawione i jakie jest dzieło każdego, ogień to wypróbuje. Ogień w sensie sądu. My nie będziemy stać, przechodzić w niebie przez jakiś ogień. Nie ma czyśćca, nie ma rzeczy, które mają nas oczyścić. To jest typowa wiara czyśćca, że w czyśćcu katolickim znajdują się osoby, by się tam jeszcze wytopić z tych wszystkich grzeszków. My nie przyjdziemy przez taki ogień. Ogniem jest oko naszego Pana, który widziało wszystko. To jest ten ogień, tak jak ogień, dlatego że sąd nie ukryje niczego. Niczego, tak? Więc ogień, sąd Chrystusa to wypróbuje. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie, na fundamencie Chrystusowym, a więc od czasu, kiedy mu się oddałeś, bo czytamy wcześniej, nie ma innego fundamentu niż Chrystusowy, tak? A więc jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten straci, sam zaś będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Tak?
nas obejmuje wciąż ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli nasze grzechy będą zbyt poważne, które będą się kwalifikować na to, co Paweł mówi, że tak tacy Królestwa Bożego nie dziedziczą, to w ogóle przez Pana nie zostaniemy zabrani w chwili pochwycenia. Natomiast wciąż jesteśmy grzeszni, tak? I za to będziemy rozliczeni przed Panem. Według tego będą odpowiednie nagrody, czyli przydział w Królestwie Tysiącletnim, tak? Tak, mamy 25 rozdział Mateusza. Ten, kto dostał 10 talentów, 5, pomnożył go o kolejne 5. Ten, co dostał 2, kolejne 2, a ten jeden w ogóle nic z nim nie zrobił, zakopał go, został wyrzucony precz. A więc ty, jeżeli przyjąłeś Chrystusa dzisiaj, ale to sprzeniewierzyłeś, nie zostaniesz zabrany przez Pana. Jednak ci, co dostali talenty, zostaną za to rozliczeni. Co robiłeś z tym? Tak? Jak się zachowywałeś od momentu nawrócenia? No i jeszcze możemy przeczytać 1 Koryntian 9 rozdział w tym kontekście, wersety 24 po 27. Paweł mówi wyraźnie, czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Paweł mówi, tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Więc nie, ja siadam, jestem zbawiony, nic nie muszę robić, tak? Każdy zawodnik wszystko w sobie opanowuje. Tak samo my musimy mieć pod kontrolą ciało, które jest następstwem Adama. Jest grzeszne. Musimy je więc okiełznać. Żyć w zgodzie z duchem, byśmy nie wydawali owoców ciała. Więc jeszcze raz, każdy zawodnik wszystko w sobie opanowuje. Tamci wprawdzie, czyli zawodnicy na zawodach ludzkich, aby zdobyć zniszczalny wieniec. My zaś niezniszczalne, więc życie wieczne. Ja, Paweł mówi, zgodnie z tym tak biegnę, nie jakby bez celu, tak boksuję, nie jakbym okładał powietrze, ale podbijam moje ciało. O tym tutaj mówimy. Biorę je w niewolę za pomocą ducha, za pomocą wydawania owoców ducha, abym w jakiś sposób, ogłosiwszy innym, sam nie okazał się niegodny albo niewypróbowany. Tak? To są bardzo proste, dosadne słowa. Pamiętajmy, kochani, oczywiście, byśmy nie wpadli tutaj w błąd myślowy, że zbawieni jesteśmy z łaski, a nie z uczynków. Mam nadzieję, że uchwyciłem tą różnicę. Efezjan 2, rozdział 8-9 werset. Gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, to dar Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. A, bo ja jestem lepszy, albo ja jestem pastorem, albo ja mam taką wiedzę biblijną, albo ja to jestem tak długo w Panu, to ja jestem lepszy. Jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma śmierć, krew Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Nie ma tutaj znaczenie to, co, kto, ile robi. Ten, kto miał 5 talentów, nie wychwalał się przed tym, który miał 2, że ja mam więcej, ja dostałem 5. Nie. Oboje zrobili 100% z tego, co otrzymali. Każdy według swoich możliwości. Tak? Kolejny werset, werset 13, to wieczny majestat Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, zapowiadając po raz drugi swoje rychłe przyjście, powołuje się na swój boski autorytet i pieczętuje tę zapowiedź swoim wiecznym majestatem. Czyni to trzykrotnie w tym 22 rozdziale, najpierw w wersecie 13, później 16 i w końcu 20 wersecie. Czterokrotnie w Księdze Objawienia Pan Jezus Chrystus przedstawia się, tak jak w tytule naszego live'u, odwiecznym tytułem Alfa i Omega. Jest to znowu boski autorytet. Tylko Bóg jest pierwszy i ostatni, początkiem i końcem, Alfą i Omegą. Chrystus przedstawia się jeszcze raz czterokrotnie w Księdze Objawienia tym boskim tytułem Alfa i Omega. Dwa razy na początku księgi, pierwszy rozdział, 8 werset i 11 werset, aczkolwiek ten 11 werset występuje tylko w tekście greckim, tam są słowa Alfa i Omega. A dwa razy tym tytułem przedstawia się Chrystus na koniec Księgi Objawienia, 21 rozdział 6 werset oraz 22 rozdział 13 werset. Chrystus mówi o sobie, jam jest Alfa i Omega, tytuł boski, początek i koniec. Kiedy ten wielki, odwieczny Alfa i Omega pod koniec objawienia zapowiada swoje rychłe przyjście,
oznacza to, że z Bożego punktu widzenia wydarzenia końca czasu nastaną jeszcze raz wkrótce, niebawem, w każdej chwili. I tak powinniśmy żyć w tym postanowieniu i w tej uwadze, że Pan może przyjść dzisiaj. Trzy pary boskich tytułów cytuje tu Pan Jezus Chrystus, główny bohater Księgi Objawienia. Wszystkie zaś wyrażają tę samą prawdę, że Chrystus jest początkiem, tak sobie powiedzieliśmy. Dlaczego jest alfą? Bo jest początkiem, źródłem życia wszystkiego. Jest także celem i punktem przeznaczenia, a więc omegą, wypełnieniem wszystkiego. Słowem on jest wiecznym Bogiem w majestacie nadchodzącego Mesjasza i Króla. On jest zaprawdę pierwszy i ostatni, początek i koniec. Teraz znowu dla przedstawienia boskości Jezusa Chrystusa w tych tytułach zerknijmy do Izajasza, 44 rozdział, 6 werset. Bóg Jahwe, Bóg Ojciec mówi, co następuje. Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Jego Odkupiciel, Jahwe zastępów. Ja jestem pierwszy i ja ostatni i oprócz mnie nie ma Boga. Dlatego jeżeli Chrystus odnosi do siebie te słowa, początek i koniec, pierwszy i ostatni, oznacza to nic innego jak to, że jest Bogiem, bo Bóg Jahwe mówi, że oprócz mnie nie ma Boga, tylko ja noszę tytuł pierwszy i ostatni. Chrystus, powtarzając te słowa, mówiąc o nich w stosunku samego siebie, potwierdza jeszcze raz swoją boskość i jedność z Bogiem Ojcem, Bogiem Jahwe. Pan Jezus Chrystus, On sam jest praprzyczyną, dopełnieniem wszystkiego. Nic nie powstało, co stało się bez Jezusa Chrystusa. On jest przed wszelkim stworzeniem, On pozostanie ten sam po zniszczeniu obecnego porządku świata. Jak Bóg powiedział w Hebrajczyków, Ojciec do swojego Syna, niebiosa przeminą, Ty stworzyłeś niebiosa i ziemię, one przeminą, zwiniesz niebiosa jak płaszcz, a Ty pozostaniesz na wieki. Tak? On jest od wieków i na wieki ten, który jest, który był, który ma przyjść, wszechmogący. Są to wszystko tytuły Boże. Bez dwóch zdań, Jezus Chrystus jest Bogiem, jest tym samym Bogiem, co Bóg Ojciec. Mamy jednego Boga w jedności. 14-15 wersety to wizja, czy mowa o zbawionych i potępionych. Po raz ostatni w Księdze Objawienia spotykamy podział ludzkości na dwie kategorie ludzi, na zbawionych i potępionych. Zbawieni będą uczestniczyć we wszystkich błogosławieństwach i wspaniałościach życia wiecznego w nowym, cudownym Jeruzalem. Potępieni zaś znikną na zawsze. W przenośni pozostaną na zewnątrz, bo czytaliśmy, że do tego miasta nie wejdzie nic nieczystego. Nie znaczy to, że bezbożni będą żyć na zewnątrz tego miasta, bo na zewnątrz będzie nowa ziemia. Tak? Nie będzie, po prostu jest to w przenośni powiedziane, że nie będzie już niesprawiedliwego, a więc nie wejdzie do tego miasta już nic nieczystego, bo go nie będzie. Nie będzie takiej możliwości. Nie czytamy, by te bramy miały być zamknięte. Cały czas czytamy, że bramy będą otwarte cały czas, bo nie będzie nocy. Mówiliśmy ostatnio, że bramy były zamykane tylko w nocy z powodu ciemności. Natomiast 21, 22 rozdział mówią nam o tym, że te bramy nie będą zamykane, bo nie będzie nocy, bo światłem będzie Bóg. Więc nie wyjdzie tam nikt, bo nikogo nie będzie na zewnątrz. Jest to w przynośni powiedziane, że na zewnątrz pozostają ci nieczyści, ale nie wejdą do tego miasta, bo już ich po prostu nie ma. Jest to przenośnia, że nic nieczystego nie będzie w środku miasta. To jest ważne, byśmy zrozumieli, bo nikt na zewnątrz murów miasta Nowego Jeruzalem nie będzie żył, nie będzie sobie chodził po nowej ziemi. Tak? Żebyśmy zrozumieli dobrze te słowa. Werset 14 mówi nam o pierwszej kategorii ludzi, a więc zbawionych, a 15 o drugiej. W 14 wersecie spotykamy siódme również i ostatnie błogosławieństwo zawarte w Księdze Objawienia. Błogosławieństwo jest przewidziane dla tych,
którzy piorą swoje szaty, jak czytamy, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramę do miasta. Obietnica tego cudownego błogosławieństwa nie leży na legalnych podstawach, oparta jest ona bowiem na niepojętej łasce Bożej, na śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska Boża, która zniżyła się do nas w Panu Jezusie Chrystusie, Jego przeczysta, święta krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Łaską jesteśmy zbawieni. A cudowna, święta krew Bożego Baranka, jedynie ona otwiera dostęp do drzewa życia, do nowego Jeruzalem. Dzięki tej krwi zbawieni będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach na zawsze. Natomiast prorocki tekst w 15 wersecie mówi o potępionych, którzy nie będą mieli prawa wejść do nowego Jeruzalem. Jeszcze raz myśl tego, że po prostu już ich nie będzie. Tak, są w jeziorze ognia, potępieni na zawsze. Przedstawia ich jako znajdujących się na zewnątrz, w przenośni, jeszcze raz poza nowym Jeruzalem. Na zewnątrz pozostaną wszyscy niezbawieni, którzy nie skorzystali z okazanej łaski w Panu Jezusie. Inaczej mówiąc, na zewnątrz. Dlaczego są na zewnątrz? Właśnie Biblia to opisuje poprzez swoje grzechy. Dlatego nie ma ich w mieście, są na zewnątrz poprzez swoje grzechy, ale oczywiście nie są żywi, tak? Po prostu nie weszli, nie są w wieczności, nie żyją w Nowym Jeruzalem. Czytamy w 15 wersecie, że na zewnątrz są psy, czarownicy, wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Skoro mówimy, że o to wszystko nowe czynie, nie może zło chodzić poza murami Nowego Jeruzalem. Jest to więc przenośnia, by powiedzieć jeszcze raz, że nic grzesznego nie mogłoby wejść do tego miasta. To jest na zewnątrz, a więc poza czasem. Czytaliśmy, co się z nimi stało. Nie ma ich po prostu. Jest to już trzeci opis ludzi niezbawionych w końcowym fragmencie Księgi Objawienia. Na czarnej liście, w cudzysłowie, przewodzi grupa ludzi, a więc za co nie weszli do tego miasta, którą Słowo Boże nazywa niedwuznacznie psami. Bibliści w różny sposób określają ten rodzaj potępionych jako potłych, nikczemnych, niegodziwych, zasługujących na pogardę, nieczystych i bezwstydnych. Pismo Święte natomiast kilka razy wypowiada się na temat psów, zwracając szczególną uwagę na permanentny, czyli stały, ciągły stan ich w życiu, w grzechu, tak jak pies, który wraca do swoich wymiocin. W tym sensie pies tutaj użyty to po prostu wiecznie nieczysty człowiek. Tak, nie będzie miał wstępu do tego miasta. Tak samo mówi nam chociażby Piotr w drugim liście, w drugim rozdziale, 22 wersecie, że pies wraca do swoich wymiocin. Bóg bardzo wyraźnie i ostro potępia wszystkie grzechy, zwłaszcza grzechy nieczystości i niemoralności. W Księdze Powtórzonego Prawa, 23 rozdział 18-19 werset, prawodawca, nasz wszechmocny Bóg, przestrzegał naród izraelski przed strasznym grzechem prostytucji. Dla określenia żeńskiej prostytutki język hebrajski używa określenia zonach, a dla określenia męskiego prostytuta język hebrajski używał terminu kelef. Kelef, inaczej mówiąc, inaczej tłumacząc z hebrajskiego, to również pies. Więc ktoś, kto cały czas powraca w te czyny, tak? Pies, który był czysty, choćbyś go oczyścił, on nie traci swojej natury, nie przestaje być psem, a więc gdy go wypuścisz, znowu wejdzie w brud, wytarza się w czymś nieczystym. Tak? Dlatego to porównanie powracania do grzechu. Zresztą podobne określenie, chcę wam tylko pokazać, druga księga królów, druga księga królewska, 23 rozdział. Druga królewska, 23:7, czytamy. Poburzył także domy poświęconych, tutaj jest ciekawe słowo hebrajskie, które zaraz wytłumaczę,
poświęconych, którzy byli w domu Jahwe, gdzie kobiety tkały zasłony dla Aszery. I tutaj w przypisie czytamy, jeśli chodzi o to słowo, poświęceni, gadesz, to poświęcony świątynnik. Chodzi tutaj o kapłanów współżyjących z wiernymi w ramach czynności religijnych. Tak? A więc cały czas mamy tutaj powiedziane o nie tylko już ludziach, którzy czynili to zło, niemoralność i tak dalej, brudzili się grzechem, którzy nie byli wierzący, ale ktoś, kto robił to w imię Pana, w imię posług religijnych, tak? Coś, co jest naprawdę nazwane jak pies, pomimo tego, że mógł mieć możliwość oczyszczenia, to nie zmieniła się jego natura, serce jest to samo, pragnienia są grzeszne te same, po prostu jak mu dasz znowu możliwość, wypuścisz go wolno, znowu się wybrudzi. Pozostałe zaś grupy ludzi potępionych, ich czynów, idących w procesji do Jeziora Ognia, są analogicznie przedstawione z poprzednim katalogiem grzechów, które znajdujemy w 21 rozdziale 8 wersecie, to wczoraj na ten temat mówiliśmy. Werset 16. Powoli zbliżamy się do końca. To ostatnie świadectwo Pana Jezusa o samym sobie. Już drugi raz w końcowym rozdziale objawienia Pan Jezus Chrystus mówi o sobie i swojej chwale. W 13 wersecie mówił to również. Przedstawia najpierw swoje imię, następnie przedstawia swoje imię w odniesieniu do Izraela, a w końcu odsłania swoje imię w odniesieniu do oblubienicy. No i zobaczymy sobie po kolei. Na początku Chrystus przedstawia się swoim imieniem, więc mówi: ja, Jezus. Przy samym końcu historii zbawienia nasz cudowny Pan, Odkupiciel, głowa Kościoła, przedstawia się po raz ostatni swojej oblubienicy. Jeszcze raz możemy słyszeć Jego głos, gdy po raz ostatni objawia swoje imię Jezus, ja, Jezus. Jak pełne majestatu jest to imię. Czyż dla tego imienia my nie zmieniliśmy swoje życie, nie zmieniliśmy całkowicie swojej osobowości? Jaką pociechą musiało być to imię dla apostoła Jana, dla słysząc: ja, Jezus, to mój Pan, ten, z którym chodziłem, gdy był tutaj na ziemi. Już pociechą jest ono również dla nas, żyjących przy końcu wieków, bo to z naszym Panem, chociaż w sposób niewidzialny, chodzimy. Od tego momentu, kiedy padliśmy na twarz, padliśmy na kolana, wyznaliśmy Mu swoje grzechy, kiedy poczuliśmy się nic niegodni, kiedy zobaczyliśmy, że nasze życie nie ma sensu, pokochaliśmy Pana, pokochaliśmy Jego czyn, oddaliśmy Mu swoje życie. W omawianym wersecie Pan Jezus Chrystus potwierdza swoje niebiańskie autorstwo Księgi Objawienia, której treść objawił za pośrednictwem swego anioła, swojemu słudze Janowi, jak czytaliśmy na samym początku Księgi Objawienia, pierwszy rozdział, pierwszy werset. W celu poświadczenia tego, czyli całej zawartości prorockiej Księgi Objawienia, w zborach Jezus jeszcze raz przedstawia się z imienia, że to Jego poselstwo. Dalej Chrystus korzysta z drugiego imienia dla narodu izraelskiego, mówiąc o sobie: jestem korzeniem i rodem Dawidowym. Jest to jeszcze raz imię w odniesieniu, rozpoznawcze imię w odniesieniu do Izraela. Jam jest korzeń i ród Dawidowy. Jako Bóg, Jezus jest korzeniem domu Dawida, jak o sobie mówi w objawieniu 5.5, a jako człowiek jest potomkiem rodu Dawida. Jako korzeń jest Panem Dawida, jak to nam mówi Psalm 110, werset. Jako potomek rodu jest synem Dawida. Jak widzimy to z linii rodowej Chrystusa w Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset 20. Będąc synem Dawidowym, Pan Jezus Chrystus urodził się jako król żydowski z linii rodowej królewskiej Dawida. Umarł jako król żydowski. Miał nad sobą nawet taką tabliczkę. Będzie panował jako król żydowski w tysiącletnim królestwie mesjańskim. Historycznego punktu widzenia Jezus Chrystus przyszedł z domu Dawida. Ale z punktu widzenia prorockiego jego powtórne przyjście po Kościół będzie nieznaczne, nieuzauważalne, jak niepozorna jest gwiazda poranna rozpoczynająca nowy, jasny dzień. A więc będzie to oficjalne przyjście Chrystusa jako korzeń i ród Dawidowy, gdy przyjdzie drugi raz na ziemię, ale po nas przyjdzie w sposób bardzo subtelny, jak znaczenie Jego trzeciego imienia, którym się przedstawia,
Ja jestem gwiazda jasna, poranna. Pod koniec właśnie 16 wersetu Pan Jezus Chrystus przedstawia swoje ostatnie imię. Jest to imię w odniesieniu do oblubienicy. Pan Jezus, przychodząc po swoją oblubienicę, objawi się jako gwiazda jasna, gwiazda poranna. Gwiazda poranna jest zwiastunem nastającego poranku. Jest heroldem świtu nowego dnia. Zanim więc ukaże się Chrystus Izraelowi jako korzeń i ród Dawidowy, całemu światu, jako słońce sprawiedliwości, jak go nazwał Malachiasz w 3 rozdziale 20 wersecie, słońce sprawiedliwości, jasnego dnia, tysiącletniego królestwa pokoju, tak, a wspaniała chwała panowania Mesjasza zbliży ziemię do nieba, Pan Jezus Chrystus jako gwiazda poranna najpierw zabłyśnie niebiańskim blaskiem na ciemnym niebie pogrążonej w letargu grzechowym ludzkości. Rozjaśni ciemności nocy, odstępstwa, niewiary grzesznych mieszkańców ziemskiego globu. Spełni się wówczas jedna z najpiękniejszych obietnic mesjanicznych Starego Testamentu. Czytamy o tym w Izajasza 60 rozdziale 1-2 wersecie. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo to ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Wiara Bożego dziecka widzi w oddali migoczący promień światła i cierpliwie oczekuje poranku. My wyczekujemy dzisiaj naszej gwiazdy porannej, tego błysku, który zobaczymy tylko my przed nadejściem dnia. Pan zniży się tylko na bokach, by zabrać nas do siebie, do domu Ojca, który nam obiecał, gdy Go przygotuje, wtedy przyjdzie po nas, byśmy i my byli tam, gdzie On jest. Drugi list Piotra. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 19 werset. I mamy jeszcze mocniejsze prorockie słowo. Zachęta dla nas. Wspaniale czynicie, trzymając się go jak lampy świecącej w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Jakub również napisał nam w swoim liście, w 5 rozdziale, 7 wersecie, takie słowa. Bądźcie zatem cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje cennego plonu ziemi, cierpliwie czekając na niego, aż przyjmie wczesny i późny deszcz. Amen. Tak oczekujmy naszego Pana, który przyjdzie w świetle, które tylko dla nas będzie widoczne. 17 werset to mowa o Duchu Świętym i o oblubienicy. Ponieważ oblubienica widzi wypełniające się znaki wskazujące na rychłe przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, widzi też przez wiarę pojawiające się na ciemnym nieboskłonie jaśniejące światło gwiazdy porannej. Innymi słowy, wiemy, że może się to stać w każdej chwili. Jesteśmy gotowi. Mamy skupione nasze oczy nie na tym, co na ziemi, ale co w niebie. Skąd wyczekujemy, jak pisał Paweł, Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc słyszymy przenośni kroki nadchodzącego Pana i oblubieńca, zachęceni więc do czujności przez Ducha Świętego, wiernie i cierpliwie, jako oczekująca oblubienica Pana, wołamy razem z Duchem Świętym, przyjdź. Innymi słowy, czekamy, Panie, jesteśmy gotowi na to, byś przyszedł. I Duch Święty, który jest w nas, jak czytamy, mówi przyjdź, bo zostanie zabrany razem z nami. W ciągu 3 wieków istnienia chrześcijaństwa Kościół oczekiwał gorąco i spontanicznie rychłego przyjścia Pana Jezusa. Duch Święty nieustannie odświeżał tęsknotę Kościoła za swoim Panem. W IV stuleciu jednak, około roku 324, na skutek pogańskich wpływów Konstantyna Wielkiego, w pogoni za ziemskimi przywilejami i korzyściami, Kościół katolicki, który powstał, utracił ze swego pola widzenia żywą, błogosławioną nadzieję rychłego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Kościół, na podobieństwo ewangelicznych panien, zapadł w głęboki sen, wpadł w bałwochwalstwo, spadł,
wpadł bardzo nisko. Stan ten trwał nieprzerwanie do początków XIX stulecia. Wtedy Pan Jezus Chrystus nie zasnął, jak wiemy, nigdy nie śpi. Jego pragnienie, abyśmy razem z Nim wzięli udział w chwale Jego Królestwa, pozostało wierne i niezmienne, pomimo niewierności i zmienności nominalnego Kościoła. W latach 30. ubiegłego stulecia posłał Pan przebudzenie duchowe, najpierw w Europie, następnie w Ameryce. Duch Święty zwrócił uwagę biblijnie wierzących chrześcijan na proroctwa biblijne ze szczególnym podkreśleniem nauki o zabraniu Kościoła i tysiącletnim Królestwie. Tak więc dziś z głębszym poznaniem, większą gorliwością, gorętszą tęsknotą żywy Kościół, wspierany przez Ducha Bożego, wznosi znowu okrzyk wiary i mówi: przyjdź. Nie jest to nasza zasługa, kochani. Nie jest to... Szatan zrobił wszystko. Zasiał taki kąkol, że prawda Słowa Bożego przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Kościół katolicki wzrósł w swoim upadku. Nie było nikogo, kto by służył Bogu w sposób właściwy. Ale to Jezus Chrystus, Duch Święty, przyniósł znowu przebudzenie. Dzisiaj z pełną gorliwością, Słowem Bożym, który niesie za sobą prawdę i prawdziwego Chrystusa i zbawienie, które jest tylko w Jezusie Chrystusie, znowu powołuje nas do tego, że jesteśmy gotowi i mówimy: przyjdź. Pragniemy przyjścia Pana. Nie pragniemy swego ciała, nie pragniemy tego życia, nie pragniemy materializmu, nie pragniemy wielkich rzeczy dla siebie, ale pragniemy służyć Panu i tego, by przyszedł nawet dzisiaj. Jeszcze dziś Duch Święty i Oblubienica zapraszają wszystkich, którzy słyszą, aby dołączyli swoje głosy do chóru zbawionych, oczekujących każdego dnia na Pana, i abyś również i ty zawołał: przyjdź. Ten zaś, kto ma pragnienie, jak czytamy w Słowie Bożym, niech przyjdzie. Kto chce, niech weźmie wodę życia za darmo. Zaproszenie przychodzi w formie bardzo ważnego polecenia, ponieważ wkrótce przyjdzie taki dzień. Niedługo, naprawdę niedługo będzie już za późno, by z niego skorzystać. Jeszcze dzisiaj jest czas łaski. Godzina sądu jednak przybliża się niezwykle szybko. Dlatego jeżeli jesteś jeszcze poza Bogiem, poza Chrystusem, zrób wszystko, by Mu się oddać, by być gotowym, by pragnąć przyjścia Pana bez obawy tego, że zostaniesz potępiony. Dalsze wersety 18-19 to surowe, ostatnie surowe ostrzeżenie, które dał nam Pan Jezus. Podczas gdy zaproszenie Bożego Ducha i Oblubienicy jest kierowane do wszystkich, którzy słyszą, Boże ostrzeżenie zostało skierowane pod adresem tych, którzy odrzucają biblijne objawienie ostatniej księgi Biblii. Z powodu zniszczenia i spalenia prorockiego zwoju księgi Jeremiasza, zły król Jojakim poniósł zasłużoną karę. Czytamy o tym w 36 rozdziale księgi Jeremiasza. Księga objawienia nie została przekazana przez jakiegoś ziemskiego proroka, lecz darowana została z ręki Syna Bożego. Z tego też powodu przerażające ostrzeżenie zostało skierowane pod adresem tych, którzy niebezpiecznie manipulują biblijnym poselstwem księgi objawienia, tłumacząc je na swój własny rozum, mówiąc, że tak im się wydaje, nie sprawdzając tego zresztą Słowa Bożego, by nie wyjść na głupca, by nie zostać potępionym. To poważne ostrzeżenie. Pan Jezus Chrystus sam swoim boskim autorytetem poświadcza, że kto dołoży coś do słów proroctwa tej księgi, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi, ujmie mu Bóg z działu jego drzewa życia i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. To surowe ostrzeżenie zostało dane tylko po to, by przestrzec kogokolwiek przed jakimkolwiek manipulowaniem czy fałszowaniem księgi objawienia. Jest oczywiste, że ten surowy zakaz dotyczy także wszystkich pozostałych kanonicznych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jednakże to ostatnie
ostrzeżenie zostało zapisane w tekście po to, aby strzec integralności i nienaruszalności Księgi Objawienia. Dlatego strzeż się, jeżeli swoim widzimisię traktujesz i wyjmujesz z kontekstu wersety Księgi Objawienia, by wkładać je tam, gdzie ci się podoba. Jeżeli jesteś nowym w Chrystusie, nie masz wiedzy biblijnej, nie zabieraj się za takie rzeczy. Słowo Boże, jak zobaczyliśmy na przestrzeni wszystkich 22 rozdziałów, tłumaczy wszystko z Księgi Objawienia w innych miejscach Słowa Bożego. W ten sposób jesteśmy bezpieczni. Ja nie szukam swojej chwały, nikt inny nie szuka swojej chwały, który w sposób biblijny wykłada Księgę Objawienia. Chwała jest wtedy tylko Boża. Chwała jest tylko w Duchu Świętym, który zawarł nam wszystkie odpowiedzi w Słowie Bożym, które mamy szukać jak skarbów ukrytych. Słowo Boże nie jest po to, by je czytać jak gazetę, jak coś, co sobie zaplanowałem, więc mam czytać 3 albo 5 rozdziałów na dzień, by przeczytać w roku całą Biblię, a w ogóle nie wiem, co czytam. Słowo Boże jest po to, byśmy szukali odpowiedzi na każde dręczące nas pytanie, byśmy byli pewni tego, co robimy, byśmy tą przestrogę Pana brali bardzo poważnie. Nie możemy nic dodać ani odjąć. Jeżeli więc otworzysz usta, zastanów się 5000 razy, co robisz. Jest to bardzo poważne ostrzeżenie. Oczywiście, tak jak tutaj mówimy, Słowo Boże przestrzega nas przed zmianą czegokolwiek w jakiejkolwiek księdze. Tak? Tutaj mówiliśmy jedynie o Księdze Objawienia, ale jeśli chodzi o całość Słowa Bożego, jest to samo polecenie, chociażby powtórzonego prawa 4.2. Niczego nie dodawajcie do słowa, które ja wam przekazuję. Niczego od niego nie ujmujcie, by dokładnie strzec przykazem Jahwe, waszego Boga, które ja wam nadaję. 13 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, 1 werset. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani nic od tego nie ujmiesz. Przypowieści Salomona, moi drodzy, to jeden z bardziej znanych słów, które mówi nam w kontekście całego Słowa Bożego, całej Biblii. Są to bardzo wyraźne, moi drodzy, przestrogi. Jest to święta księga, pamiętajmy o tym, świętego Boga. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, 5-6 werset. Każda wypowiedź Boga w całym Słowie Bożym, w każdej kanonicznej księdze, natchnionej księdze przez Ducha Świętego, więc w tym kontekście każda wypowiedź Boga jest sprawdzona. On tarczą dla tych, którzy uciekają się do Niego. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił, abyś nie został uznany za kłamcę. Mamy dzisiaj miliony panpowiadaczy. Cały czas im Pan coś objawia, w snach, we wszystkim. Nie znajdziesz tego w Słowie Bożym, ale oni to mówią. Czyli Bóg nie wiedział, co się stanie, nie spisał idealnie Słowa Bożego, zapomniał czegoś, a więc musi to objawiać przez panpowiadaczy, którzy w ogóle nie wiedzą, co plotą. Wszystko, co Bóg zamierzył, jest pisane w Słowie Bożym. Nie dodawaj nic, czyli to jest pełne, ani nie odejmuj. Czym się różnią takie objawienia panpowiadaczy od katolickich objawień, maryjnych i innych, dodawanie czegoś? To jest ten sam schemat, to jest ta sama ideologia. Słowo Boże, studiuj, skupiaj się na Słowie Bożym, nie skupiaj się na sobie, nie chełpij się czymś, że Ci Pan coś objawia. Pan Bóg objawił nam swoje Słowo, ono jest pełne, pełne aż do końca czasów, bo kończy się opisem wieczności. Nic do Niego nie dodawaj, nic nie odejmuj. Drugi rozdział, 20 werset. Moi drodzy, to ostatnia zapowiedź przyjścia Pana. Ostatnie świadectwo Pana Jezusa Chrystusa w tej księdze jest trzecim, najwyraźniejszym powtórzeniem obietnicy jeszcze raz rychłego przyjścia Chrystusa. Chrystus jeszcze raz mówi: tak, przychodzę wkrótce. W odróżnieniu od poprzednich zapowiedzi rychłego przyjścia Chrystusa, więc w wersecie 7 i 12, ta ostatnia zapowiedź zawiera jeszcze dodatkowe słowo tak. To greckie nai jest to specjalna partykuła użyta w celu wzmocnienia tego wyrażenia
że Pan przyjdzie wkrótce. Ta ostatnia zapowiedź rychłego przyjścia Chrystusa kończy się też potwierdzającym słowem Amen, czyli tak, na pewno przyjdę wkrótce, oraz Amen do potwierdzenia, że te słowa są prawdziwe. Ostatnie poselstwo Pana do Kościoła jest więc zwielokrotnionym zapewnieniem, że Pan naprawdę przyjdzie rychło, przyjdzie wkrótce, przyjdzie niebawem. Powtarza nam to po to, byśmy byli gotowi, byśmy byli jak pięć wiernych panien, które stoją gotowe z lampami świecącymi w swych rękach i z odpowiednim zapasem oliwy. Tak Stary Testament kończył się zapowiedzią przyjścia Pana Jezusa, tak Nowy Testament kończy się podobnym stwierdzeniem. Nic nie może stanąć na przeszkodzie w realizacji tego najwspanialszego i największego wydarzenia w dziejach ludzkości. Z pewnością On przyjdzie i z pewnością On już przychodzi. Na pewno cel Boży jest realizowany. Żebyśmy wiedzieli, że również Stary Testament, kończąc się w ostatnich księdze, w ostatnich słowach, zwraca nam uwagę na przyjście Pana, byśmy się obudzili, byśmy byli czujni. Zobaczmy do ostatnich słów Starego Testamentu. Malachiasza, 3 rozdział, wersety od 22 po 24. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, któremu dałem na Chorebie dla całego Izraela ustawy oraz prawa. Nie chodzi nam tutaj o prawo mojżeszowe, jednak o samą ideę. Czytamy dalej, oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Jahwy, wielki i straszny. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. I ostatnie słowa, ostatnie zdanie. Abym, gdy przyjdę, nie uderzył tej ziemi klątwą. Czy nie jest to to samo pobudzenie mówiące o rychłym przyjściu Pana? Odpowiedź oblubienicy, moi drodzy, to werset 20 w części B. Słysząc wołanie oczekującego Kościoła, apostoł Jan, pełen pragnienia i tęsknoty do Pana, również zawołał: Amen, przyjdź, Panie Jezu. Z pewnością słowa sędziwego apostoła Jana, spędzającego swoje ostatnie lata życia w samotności na wygnaniu, wyrażają także nasze własne pragnienie tęsknoty. Często żyjemy, podobnie jak Jan, w przenośni, w wygnaniu, poza naszą rodziną, poza całym naszym życiem. Oddaliśmy wszystko, idąc za Chrystusem. Jakże tęsknota za Panem jest żywa. Jakże każdy dzień, w którym nie ma Pana, rozciąga naszą tęsknotę. Jakże w każdej modlitwie wołamy: Panie, przyjdź. Czyż tego nie pragniemy, moi drodzy? Nasze życie jest związane z cudowną, wspaniałą osobą Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli Go nie ma, nie widzimy kochanej przez nas osoby kilka dni. Bardzo tęsknimy. Bardzo tęsknimy. Tak samo jesteśmy związani z naszym Panem. Jest On naszym życiem, jest On naszą miłością. Każdy dzień, w którym Go nie ma, rośnie nasza tęsknota. On za nas umarł. On dla nas żyje. On po nas przyjdzie. Niech nasze serca, moi drodzy, na nowo przepełnione pierwszą miłością do Pana naszego Jezusa Chrystusa, dołączą się do głosów całego żywego Kościoła, Jego drogo odkupionej oblubienicy, która zgodnym chórem na całym obliczu ziemi woła w modlitwie: Amen, przyjdź, Panie Jezu. Stąd też znane przez nas słowa Maranatha. Jeżeli nie wiecie, jest to słowo składające się z dwóch członów pochodzenia aramejskiego. W Biblii jest wymienione tylko raz poprzez apostoła Pawła. To też taka ciekawostka, jeżeli chcecie. Tylko raz to słowo występuje. Pierwszy list Koryntian, 16 rozdział, a werset 22. Paweł pisze: pozdrowienie moją Pawła ręką. I 22 werset: jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. I tutaj używa na koniec tego słowa Maranatha. I w przypisie czytamy, że Maranatha oznacza nasz Pan z aramejskiego, nasz Pan, czyli Maran,
oraz nadchodzi Adcha. Tak? Można również traktować te słowa w sensie dokonanym, jako nasz Pan przyszedł, a więc jest to pragnienie, w którym mówimy, że jest to pewne. Tak? Wyrażenie to mogło być hasłem wzywającym do czynności, wyrażającym pragnienie przyjścia Pana. Nie inaczej. Macie tutaj już, jeżeli ktoś nie wie, co oznacza określenie Maranatha, jest to z języka aramejskiego, dwuczłonowe znaczenie nasz Pan Maran oraz nadchodzi Adcha. Maranatha, przyjdź Panie. I ostatni, 21 werset, kochani, łaska Pana Jezusa. Podczas gdy księgi Starego Testamentu kończyły się przekleństwem, czy słowem przekleństwa zakonu, księgi Nowego Testamentu zamyka słowo łaski Pana Jezusa. Odczuwa się w nim bicie serca naszego Pana. Jego rozchmurzona, jaśniejąca życzliwość i dobroć spoczywa nad wszystkimi, którzy Go kochają. Czy to najmocniejszy, najsłabszy, głowa domu, czy bezbronne niemowlę, wszyscy bez wyjątku są obiektem Jego łaski. Jego łaska towarzyszy Jego dzieciom zawsze, w dniach słonecznych, w dniach pochmurnych, w ciemnościach nocy, w blasku dnia, w czasach okrutnych prześladowań i w okresie względnego spokoju. W każdym czasie, we wszystkich okolicznościach, Jego niezawodna, nieograniczona łaska jest pokrzepieniem i pociechą dla nas wszystkich, od początku aż do końca. Ten ostatni niebiański uśmiech odrzuconego przez świat cieśli z Nazaretu, dla nas zwycięskiego baranka z Golgoty, niech towarzyszy każdemu Bożemu dziecku na wszystkich ścieżkach waszego życia. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi, tak mówią ostatnie słowa. Amen, kochani. Amen. W ten sposób zakończyliśmy, kochani, studium, rozważanie całej Księgi Objawienia. Wspaniałe poselstwo, wspaniałe myśli, wspaniała prawda, nie tylko dotycząca bliskich, nadchodzących wydarzeń, wielkiego ucisku, pewności naszego połączenia się z Panem przed wybuchem tego wszystkiego, cudownego opisu wieczności, życia w cudownych warunkach. To wszystko stało się po raz kolejny naszą własnością, kochani. Kolejnym planem jest, jeśli chodzi o moją działalność, Księga Daniela. Oczywiście zrobię sobie tutaj pauzę. Czasowo nie jest to też łatwe. Nie wiem też, w jakim zakresie to zrobię, czy będę, tak tutaj tłumaczył, każdy rozdział, każdy werset. Może być, że zrobię to troszeczkę inaczej, wykorzystam najważniejsze myśli Księgi Daniela, ale właśnie po to, by kontynuować to, jak Księga Objawienia łączy się z proroctwami starotestamentowymi, by pokazać, że to wszystko, co tu czytamy, nie podlega dobrowolnej interpretacji, ale zostało już dawno temu przepowiedziane w proroctwach starotestamentowych. Moi drodzy, życzę wam wszelkich błogosławieństw naszego Stwórcy. Jeszcze raz powtórzę końcowe słowa objawienia, które są skierowane do nas wszystkich. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.